katedrze dzieje się dużo, bo i przygotowanie dokumentacji do dalszych prac. Dzisiaj rozpoczynamy akurat w rocznicę śmierci księcia Jana Dobrego prace geodezyjne, by przygotować ekspertyzę konstruktorską, która jest warunkiem do podjęcia dalszych prac archeologicznych. Stąd też i otwarta katedra i podjęte prace przez specjalistyczne firmy. To jest bardzo ważny dzisiejszy dzień. Ważne są prace, ponieważ dzisiaj badania geotechniczne gruntu i odsłaniamy fundamenty w lokalizacjach, które po prostu wskazałem, na które zyskaliśmy pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. One dadzą nam odpowiedź, na czym ta katedra stoi, tak? Jak jest posadowiona, czy bezpośrednio na fundamentach, czy też na palach. I teraz na ile możemy podkopywać? Czy rzeczywiście możemy dalej pracę wzdłuż ścian prowadzić i głównie wzdłuż filarów, czy też je powstrzymamy? Tutaj to właśnie tych wyniki badań geotechnicznych powinny nam odpowiedzieć na to pytanie. Ta pierwsza pańska analiza, na jakie elementy może wskazywać? Konstrukcja tutaj ulega bardzo, bardzo wielu przemianom. Tak, to okresy się tutaj mieszają, się przeplatają, także tutaj i starsze, i młodsze, że tak powiem, konstrukcje natrafiamy. Jestem zdziwiony, że tak pięknie połączono filary, takim czymś w rodzaju dzisiejszego wieńca, byśmy powiedzieli, także one są stabilne, ale właśnie filary to jest ten właśnie, filar to jest ten właśnie słaby punkt tej katedry i sprawdzamy, jak on jest głęboko posadowiony i chcemy dokopać się do jego spodu, no zobaczyć, powiedzmy, zresztą nie tylko jak on jest posadowiony, ale jakiego stan jest, tak? Stan korozyjny, stan zawilgocenia, stan zasolenia, także będziemy takie próbki brali i będziemy badać to. Czy analizując wcześniejsze pańskie doświadczenia, można się ku jakiejś teorii na przykład składać, bo na pewno przecież wielokrotnie pan już miał do czynienia z tego typu konstrukcjami. No może sięgnę tutaj muru, który stoi obok księdza Baldego, tak? Który badaliśmy rzeczywiście dosyć wgłębnie i się okazało, że ten mur cały czas pracuje, mimo że on ma też, jest XIII-XIV wiek, on pracuje i prawdopodobnie jest posadowiony na palach. Katedra jest niedaleko tego muru, a więc też być może jest to do rzeczy rzeki Odry, więc możemy się wszystkiego spodziewać. No w obrębie tutaj katedry wewnątrz będziemy prowadzili odkrywki fundamentów w postaci wykopów fundamentowych i podwierty ręczne do poziomu posadowienia. Na zewnątrz będą prowadzone odwierty mechaniczne do głębokości 5 metrów w celu udokumentowania gruntów, na których jest również posadowiona ta katedra, rozpoznania tego podłoża. No i nawet jeżeli zajdzie potrzeba, to przegłębienia tych wykopów do 8 metrów w przypadku, gdyby wystąpiły grunty słabonośne. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Jak wyglądają takie urządzenia, które będą do tego użyte? Wszyscy wyobrażamy sobie, że zaraz wjadą koparki, dźwigi i wielkie wiertła. Nie, wprost przeciwnie, to wszystko się to odbywa bardzo kameralnie. Wykopy fundamentowe to używamy tylko narzędzi takich prawie że ogrodniczych. To są szpadle, łomy i sonda penetracyjna. To takie małe urządzenie wiertnicze w postaci żerdki i szapki średnicy Fi 50 mm. Także urządzenia są bardzo małe, nieinwazyjne. Na zewnątrz za to wiertnica, ale to wiertnica również ma malutka, na pick-upie posadowiona, to jest H25S, to też tylko odwierty małośrednicowe, Fi 130 mm, które następnie zostaną zlikwidowane, zasypane urobkiem w kolejności nawiercanych warstw z ubiciem, także też nieinwazyjne, nic nie nastąpi pogorszenia warunków posadowienia istniejących obiektów. Da nam to obraz właśnie geologii tej, która się znajduje bezpośrednio pod katedrą i ewentualnie jak dalej postępować. Czy możemy rzeczywiście te wykopki pogłębiać, czy możemy odkrywać dookoła ściany, tak? Jeżeli tak, to do jakiej głębokości lub też przejdziemy na odkrywanie odcinkowe. No a teraz jeszcze weźmy jedną teorię, co by się wydarzyło, gdyby okazało się, że badania archeologiczne są niezwykle cenne. Czy to może oznaczać też jakąś taką zmianę dotyczącą konieczności, nie wiem, dalszego odkrywania fragmentów podłoża katedry? Ja myślę, że jeżeli są cenne, a są na pewno cenne, tak, te badania archeologiczne, one nie będą się tutaj lokalizowały wzdłuż murów, filarów. Raczej tutaj, gdzie już mamy te fragmenty odkryte i tu myślę, że archeolog będzie szukał właśnie cennych materiałów dla siebie, dla nas wszystkich zresztą. Co wyciągną te dane urządzenia, jak zostanie to później kierowane i gdzie do analizy? Urobek wydobyty zostaje przeanalizowany pod względem archeologicznym, to jest ta służba archeologiczna, tu nadzorują całość prac tych wykop fundamentowych, więc my tu dostarczamy te wszystkie urobek w kolejności wydobycia i on jest analizowany przez służby archeologiczne. My sporządzamy tylko dokumentację geotechniczną w zakresie posadowienia, głębokości posadowienia i fundamentów katedry.
to przybliża nas trochę do kolejnego momentu, no dla księdza oczywiście najważniejszego, no czyli jakiegoś tam myślenia o zakończeniu gdzieś w przyszłości, chociaż pewnie to odległa przyszłość pracy w katedrze. Bezwzględnie, to jest krok niezbędny, by podjąć pracę, które będą, przypuszczam, już po Wielkanocy archeologiczne. One są z siłą rzeczy skrócone, bo można by jeszcze kilka lat w katedrze szukać, grzebać, badać. My chcemy to ograniczyć do niezbędnego minimum. No i później podjąć pracę już naprawcze, czyli te aranżacyjne katedry i posadzki.